Znacie tę muzykę? Moi kochani, oficjalnie smurfy trafiają do Stumble Guys. Właśnie otrzymałem dostęp do nowej zamkniętej bety 0.57 i dzisiaj będziemy kręcili ograniczonym czasowo darmowym kołem smurfów. Więc jeżeli jesteście fanami smurfów tak samo jak ja wychowałem się na tej bajce, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Zanim zaczniemy standardowo co odcinek, trzeba wyłonić szczęśliwego zwycięzcę z poprzedniego odcinka, który zgarnia gemy oraz dodanie do moich prywatnych znajomych. Klikamy dodaj. Wpisujemy nazwę Kaktus 321123. Szukaj, jest taki oponent, zapraszamy. Kaktus, zaakceptuj moje zaproszenie. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim mini konkursie, gdzie można zgarnąć sobie gemy oraz dostanie zaproszenia ode mnie do moich prywatnych znajomych, gdzie będziemy później mogli razem wspólnie pograć w grę Stumble Guys, wystarczy, że wskoczycie do sklepu, na samym końcu wpiszecie do sklepu kod Farel. Klikajcie wesprzyj, a w komentarzu napiszcie swój nick z gry Stumble Guys. Jesteśmy już na moim koncie wersji beta 0.57 i moi kochani, tak wygląda nowe ograniczone czasowo koło smurfów. Dzisiaj sobie zakręcimy nim aż 100 razy, a na tym kole, moi kochani, mamy naprawdę sporo nowych skinów. Z tego co policzyłem, jest ich około 30 ileś, więc postaramy się trafić dzisiaj wszystkie smurfy. Jeżeli się to nam nie uda, no to w następnym odcinku, jak będziemy grali nowiusieńką mapę eliminacji, której wam w dzisiejszym odcinku niestety nie pokażę, bo chcę się na niej skupić w następnym odcinku, który pojawi się już jutro, dokończymy kręcenie kołem i postaramy się trafić wszystkie nowe skiny. Od razu pierwsza dziesiątka, a wy zostawcie łapkę w górę. Lecimy! I uwaga. Wow! Skeleton smurf, dobrze. Witchka specjalna. To była witchka smurfetka. Mamy tutaj storm smurf, czyli to jest burzowa smurfetka. Znowu duplikacik. Dalej mamy kogo? Wow, jakiegoś nowego halloweenowego skilla. I mamy teraz znowu mityczną Storm Smurf. Burzową smurfetkę. O, i jest Papa Smurf! Tak, jest mityczny Papa Smurf. To jest to. Jest i szef wszystkich szefów. Lecimy dalej, mamy Jinx. Okej, nawet fajny skinek. No i uwaga, mamy też tutaj, wow, taki kruk, mega fajny, złowrogi skinek. Mamy też tutaj zwyklaczka i zobaczmy, co my tutaj trafiliśmy. Skeleton Handy Smurf, Smurfette Witch, Storm Smurf, Smurf Witch, Kudhul Girl, nie wiem w ogóle jak to przeczytać, Storm Smurf Duplikat, Papa Smurf, Jinx, Plague Doctor, Oker i Mr. Stumble. Wejdźmy sobie w skinki i zobaczmy, jak te skiny wyglądają z bliska. Tak wygląda smurfetka witchka. Dzisiaj się skupimy tylko i wyłącznie na smurfach. Mamy też mitycznego papę smurfa. Zobaczcie, wokół niego latają takie iskierki, tak bym to nazwał. Mega fajny skin, przepiękny. I mamy też tutaj Storm Smurf. Nie wiem, czy to jakiejś nowej może edycji smurfów, albo z jakiegoś filmu smurfów ta postać pochodzi. Ja jej niestety nie kojarzę. Ja kojarzyłem Papę Smurfa, Osiłka, Marudę i tak dalej. Czy coś jeszcze mamy ciekawego ze smurfów? Nic, więc losujemy kołem, moi kochani, dalej. Do gry zostanie też dodana nowa emotka, o której wam nagram też osobny odcineczek, więc subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. No i mamy nowego epika, Willow Smurf. Willow to znaczy chyba wierzba, tak? I mamy, wow, kolejnego halloweenowego skina, mega fajny. Taka babola czaszka pomalowana. Mamy znowu duplikacik Papa Smurfa. Let's go dalej i... Okej, okay, nie znam. Lil Smurf. Mała smurfetka? Mała smurfka? Tak bym to nazwał. I mamy epika. Uuu! Ponury żniwiarz! I lecimy dalej. Okej, okay. Blossom Smurf. To jest kwiatek, tak? Kwiatek Smurf. Duplikacik. I epicki duplikacik. A, myślałem, że już koniec losowania, a to jeszcze nie. Losujemy dalej. Mamy do trafienia jeszcze kilka skinków smurfów, więc będzie kozacko. Oczywiście sobie jeszcze jakiś meczek zagramy tymi smurfami. O, prawie był, jest! Jockey Smurf, to czyli ten, Jockey Smurf to będzie
Zgrywus, tak? Zgrywus, coś takiego. No i co? Fajne te smerfy się trafiły. No i mamy tutaj Zgrywusa, zobaczcie, on ma taki prezencik w ręku, który prawdopodobnie skrywa w środku TNT. I może wybuchnąć, jak się go otworzy, po prostu rozwinie wstążkę. Mamy tutaj tą Lil Smurf, no taka nawet fajna. A, Lilkę ma tutaj na głowie. No to losujemy dalej. 30. losowanie. Zobaczymy, czy uda nam się w setce zamknąć. Epic duplikacik. Jazda dalej i uwaga, zwykły stumble, niech będzie. Chyba nie mamy jeszcze 5 smurfów, wow. Ej, był dobry skinek, widzieliście? O właśnie ten, tylko nie wiem, jak on się nazywa. Wow, Frankenstein, fajna. Jakoś te koło fortuny szybko teraz znika ta postać, nie? Jakoś tak za szybko, patrzcie, pojawia się i od razu znika. Mogłaby jeszcze sekundkę dłużej się utrzymać, żebyśmy zdążyli ją zobaczyć. Mamy pracuś, tak jest! Pracuś albo Mondrala. To chyba raczej był Mondrala, bo miał okulary. I o jest! To był skalny gargulec, coś takiego chyba, albo statua gargulec. Duplikacik. Mocny jest tam ten skin, nie ma co gadać, taki jeden ze straszniejszych. I będzie smerfetka, tak jest, w końcu odblokowana smerfetka. Każda dziewczyna grająca w Stumble Guys z pewnością będzie chciała mieć smerfetkę w swojej szafce. No i mamy smerfetkę, tak ona się prezentuje. Bardzo ładny skinek, fajne włoski, fajne oczka. I mamy tutaj, tak, to był pracuś. Albo, to Mondrala jest, Mondrala, zobaczcie na to. Mondrala zbudował sobie samochodzik i będzie nim jeździł, coś pięknego. Losujemy dalej, moi drodzy. Pyk, poszli. Potrzebujemy jeszcze trafić kilka smurfów. Okej, okay. Lilka już była. Nie, to była Storm. Okej. Aj, duplikacik. Kogo nam brakuje? Tego skeletonka chyba nam brakuje. Mamy. Cukrowa czaszka, cukrowy skeleton smurfetka. Tak to się nazywa ten skin. Lilka. Oczko jakieś, wow. Takim oczkiem można latać, ale bajer. Fajne są te skiny latające. I znowu oczko. Wyjątkowe to jest. Okej. Nieźle. I mamy też... Trzeci raz? Już myślałem, że trzeci raz coś specjalnego. Dobra. O, patrzcie, hrabia Dracula jest. Jaki kozacki. No dobra. Z pewnością dzisiaj wszystkich skinów nie odblokujemy, no ale się postaramy. Jak coś, to będziemy kręcili kołem w następnym odcinku, co nie? I uwaga! Znowu smurfetka. Tak wyglądają nasze nowe skiny. Grouchy, tak to się chyba czyta, to jest Marudy nie mamy i Skeleton Handy i Blossom Halloween Smurf. Tych jeszcze nie mamy skinków, więc kręcimy dalej, aż je trafimy. Dobra. Jest i on. A nie, mieliśmy już go. Dobra, to mi się po prostu pomyliło. O, jest! Hrabia Dracula! Nie, Nosferatu to był. Ale mocny skin. Wydajcie znać w komentarzu, który skin z tych, które dzisiaj wylosowaliśmy, wam się najbardziej podoba. Napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy. Mi się chyba na chwilę obecną podoba ten kamienny gargulec. Za chwileczkę sobie go jeszcze przejrzymy w szafce. Może nawet nim zagramy meczyk. Okej. Polećmy dalej. I mamy... Nie mamy jednak. Jeszcze potrzebujemy jednego smurfa. Skeletonka. Papa smurf, mityk, dobra. I uwaga. Yes, yo! Yes i Maruda! Maruda ma fajną twarz. Marudą można by było grać. Zwłaszcza osoba, która przegrywa często mecze. Mogłaby pograć sobie Marudą. I mamy... Jest! Jest i ona. Halloween Blossom Smurf. Dobra, chyba wszystkie smurfy zostały już odblokowane. Wow, ale on jest przeogromny. Coś pięknego. Oczko też jest świetne. Tutaj mamy jeszcze taki zbajerowany skinek. Ona będzie skakała na tej dyni. Ej, fajny skin, naprawdę fajny skin. Te mnie dwa naprawdę interesują, bo mają pojazdy. A mamy tutaj co? Marudę jeszcze jest mały. Patrzcie, z Baby Smurfem na swojej czapeczce. Coś pięknego. Czy można na przykład kolor smurfa zmienić? Uwaga, widzowie, wielki test zmiany koloru skóry smurfa. Nie da się, a szkoda.
Jak w jego przypadku wyglądają jakieś animacje? Okej, tak on macha. A jak robi przyłożenie piłką? Bum, podskakuje z samochodzikiem, ale czad. Okej, tutaj sobie otwiera skrzynkę z kapustą. Lewitacja. Zarąbiste, porywa go. Zagrajmy sobie byle jaki meczek i zobaczmy, jak się jeździ z samochodzikiem Mondrali. Powiem wam, że mega się cieszę, że Smurfy dołączyły do Stumble Guys, bo to jest kawał mojego dzieciństwa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. On ma te takie grzybki jeszcze na tej beczce, bo on zbudował z beczki. Ciekawe po czym, ciekawe po czym. Po z... wow, Smurf o gumi jagodach. Hop, hop, lecimy. Git, git. Hop. Dobra, no jestem pierwszy. Patrzcie, jak to kozacko wygląda. Przepiękne są te skiny. Fajnie, że jak jest kolaboracja Stumble Guys z jakąś taką znaną marką, no to te skiny faktycznie są dopracowane. Nie są byle jakie, nie są tak brzydko zrobione, tylko są takie właśnie fajne, kolorowe. Szkoda, że mu się kółeczka nie kręcą, ale to już tylko Farel może się tego czepiać. Okej, nieźle. Bardzo fajny skin. Daję mu 10 na 10. A wy, moi kochani, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętajcie, żeby wpisać kod Farel do sklepu. Jeżeli to zrobicie, no to bierzecie udział w losowaniu gemów oraz dodaniu do moich prywatnych znajomych. Więc napiszcie jeszcze w komentarzu swój nick z gry Stumble Guys. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!